Hej, cześć, witajcie ponownie w kolejnym materiale, tym razem dotyczącym porównania wersji beta GTA 5 z wersją, którą poznaliśmy w roku 2013. Ja jestem Hubson, no a dzisiaj przyjrzymy się nieco dokładniej temu, co twórcy postanowili wyciąć z końcowej wersji GTA 5, bowiem znalazło się tutaj kilka ciekawych rzeczy, które moim zdaniem zdecydowanie są warte pokazania. Przygotowałem dla Was według mojej opinii najciekawsze 24 zmiany, do których omówienia za chwilkę sobie przejdziemy. Oczywiście takowych zmian wystąpiło dużo więcej, więc jeżeli odcinek Wam się spodoba, chętnie nagram i drugą część w tym temacie. No i jeszcze zanim zaczniemy, zachęcam Was jak zawsze do zostawienia suba, a także do oceny filmu po jego obejrzeniu. Natomiast teraz przejdziemy sobie już do początku dzisiejszego odcinka. Pierwszą w miarę zauważalną zmianą, jaką poruszymy sobie, będzie ta z placu budowy w Los Santos. Różnicę możemy znaleźć na pierwszym zwiastunie gry, gdzie widać pewne braki, czy też zmiany chociażby w kolorze poszczególnych elementów. Kolejna zmiana będzie dotyczyła Michaela. Mianowicie pan DeSanta w misji o nazwie The Jewel Store Job miał założoną maskę gazową taką samą, co w misji Three's Company. Na pewno każdy z nas kojarzy wielkie jezioro znajdujące się w GTA 5 w hrabstwie Blaine, czyli oczywiście Alamo Sea. Pierwotnie właśnie w tym miejscu twórcy chcieli umieścić obszar pustynny, niemniej jednak prawdopodobnie tamte tereny okazały się być wówczas za mało zróżnicowane. Na początku w grze miały być dostępne bardzo ciekawie zapowiadające się misje. Wchodząc w szczegóły, polegały one na przyjmowaniu zleceń zabicia jakiejś osoby. Twórcy ponownie, jak to już bywało w przeszłości, nie wykasowali z plików gry zdjęć celów, co także może nam sugerować, że całość została wycięta na dość późnym etapie produkcji GTA 5. Ekipa z pierwszego zadania w grze, czyli Michael, Trevor, a także brat, miała mieć założone pierwotnie nieco inne ubrania niż te, które zobaczyliśmy w piątce. Kanister na benzynę miał być początkowo innego koloru, co możemy zobaczyć chociażby na tym zdjęciu. Czy to w grze, czy w sieci możemy znaleźć grafikę ukazującą Denise Clinton, czyli ciotkę Franklina, na tle swojego salonu. Widać, że pomieszczenie różni się nieco od tego z gry, a ponadto jest dużo bardziej schludne oraz zadbane, co sugeruje nam, że w pierwszej kryjówce Franklina finalnie również zaszły pewne zmiany. Ron, czyli kolega pana Phillipsa, pierwotnie nie nosił czerwonej kraciastej koszuli, jak możemy to zauważyć w ostatecznej wersji GTA 5. Zamiast tego jego strój miał być skompletowany z tych samych spodni oraz białego bezrękawnika, co zresztą możemy zauważyć w drugim zwiastunie gry. Na samym początku niektóre oddziały policyjne miały posiadać lasery przy swoich broniach. Niemniej jednak twórcy postanowili końcowo odejść od tego rozwiązania. No i nie mogło oczywiście zabraknąć zmiany dotyczącej końcowego zakończenia, o której na pewno wielu z Was słyszało. Mianowicie w końcowych wydarzeniach gry jedna z opcji, jaką wybiera gracz, miałaby oznaczać zakończenie przygody Franklina, czyli rzecz jasna jego śmierć. Wówczas w kole wyboru postaci jego miejsce zastąpiłby Lamar Davis. Ekipa skompletowana do napadu mającego miejsce w jubilerze na Rockford Hills miała mieć kominiarki strasznie podobne do tych, które zostały użyte w napadzie na bank w czwórce. Jak wiemy, koniec końców zostały one zastąpione maskami gazowymi lub kaskami, w zależności od wybranej przez gracza opcji. W każdym razie być może mówi to nam o tym, że istniała także inna metoda wykonania tego zadania. Zmianie uległo również miasteczko leżące w hrabstwie Blaine County, a dokładnie Paleto Bay, które początkowo było pozbawione wszelkiego typu dekoracji. Mamy również informację, że w grze miało pojawić się więcej rodzajów zwierząt. Poza różnymi rasami psów moglibyśmy zobaczyć także krokodyle, watahy wilków czy konie, na których rzekomo można byłoby jeździć. Domyślne uczesanie Franklina miało być troszkę zmodyfikowane i jak dla mnie wyglądało wówczas całkiem ciekawie. Przez bazę wojskową miała przebiegać droga, którą mogliby przemieszczać się cywile. Pierwotnie także wnętrze domu Franklina wyglądało nieco inaczej. Mam tu oczywiście na myśli dom ze wzgórzy Winewood. Następnie możemy zauważyć również zmiany może i nie samego domu, ale okolic miejsca zamieszkiwanego przez Michaela.
W Los Santos znajduje się stadion, na którym miały odbywać się wyścigi konne, co jest fajnym nawiązaniem do bukmacherki z GTA San Andreas. Być może można było postawić pieniądze na wybranego przez siebie konia, a następnie oglądać wyścig z trybun stadionu. Bardzo lubiana przez nas postać, a jednocześnie najlepszy kumpel Franklina, czyli rzecz jasna Lamar Davis, swoją czapkę na początku miał założoną tył naprzód. Chameleon, czyli jeden z samochodów dostępny tylko w wersji kolekcjonerskiej lub dodany po pewnym czasie do online, wstępnie miał być dostępny także w zwykłej wersji GTA 5. Policyjny śmigłowiec miał na początku wyglądać całkiem podobnie do tego, którego znamy z GTA 4. Tablice rejestracyjne samochodu Amandy miały mieć zwykłe oznakowanie, natomiast w końcowej wersji gry na tablicę naniesione jest imię Crystal. Nawiązuje to do pewnej pani zajmującej się najstarszym zawodem świata, która wygrała ostatni sezon America's Next Top Hooker w jednym z programów telewizyjnych w GTA 4. Jednym z ubrań Franklina jest czarna kurtka, pod którą ten nosi białą koszulkę. W wersji beta owa koszulka była czarnego koloru. No i ostatnia ciekawostka także dotyczy ubrań Franklina, a dokładniej stroju motocyklowego, który także nieco różnił się od tego z końcowej wersji piątki. No i w tym odcinku to byłoby na tyle. Dajcie znać, o których z tych zmian wiedzieliście, a które okazały się być dla Was zupełnie nowe. Napiszcie również, czy znacie jakieś inne ciekawe zmiany, które różnią betę od końcowego wydania piątki z 2013 roku. Tymczasem ja już będę się z Wami żegnał, także trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!